Dwie pierwsze tajemnice Medjugorja doprowadzą do rachunku sumienia. Mirjana mówi, co możemy wiedzieć o dwóch pierwszych tajemnicach Medjugorje. Pierwsza, że będzie to ostrzeżenie dla całego świata, które będzie nieprzyjemne. I drugie, że zatrzyma ludzi w ich drodze, aby zmusić ich do myślenia. Pierwsze tajemnice będą poważne, ale nie tak jak te, które przyjdą później. Z wyjątkiem trzeciej tajemnicy, która będzie pięknym, widocznym i trwałym znakiem na wzgórzu. Wicka rozpłakała się, otrzymując dziewiątą, a Mirjana dziesiątą. Jednak siódma została złagodzona przez żar modlitw i postów. Trzecia tajemnica Medjugorja to ta, o której znamy więcej szczegółów spośród dziesięciu. Wiemy, że będzie to trwały znak, który pojawi się na wzgórzu Medjugorje i który przyniesie wiele podziękowań za nawrócenie. Wielu jednak, mimo wszystko, nadal nie będzie wierzyć. Cztery tajemnice Medjugorje są bardzo poważne. We wczesnych latach objawień w Medjugorje wizjonerzy wydawali się bardziej skłonni do mówienia o tym, co się dzieje, i tak było również w przypadku tajemnic. Pewne jest, że ostatnie tajemnice będą bardzo poważne. Matka Boża wzywa do nawrócenia, zanim będzie za późno. Podczas objawień wizjonerzy stopniowo otrzymywali tajemnice dotyczące przyszłości zbawienia i zagrożeń czyhających na dzisiejszy świat. Mirjana otrzymała najpierw dziesiątą i ostatnią tajemnicę w Boże Narodzenie 1982 roku z tym ostrzeżeniem. Odtąd nie będziesz mnie widzieć z wyjątkiem twoich urodzin i poważnych okoliczności, które będą tego wymagać. Powróć do wiary, jak wszyscy. Od 2 sierpnia 1987 roku, prawie co miesiąc, ma nowe objawienia lub wyrażenia wewnętrzne słowa, aby przygotować publiczne objawienie 10 tajemnic, które będą oznaczać koniec objawień. Jeśli chodzi o metody ujawnienia tajemnic, Mirjana stwierdza: Matka Boża powiedziała mi, abym wybrała kapłana, któremu wyjawię tajemnicę, i wybrałam franciszkanina, ojca Petera Lubicicza. 10 dni przed realizacją tajemnicy powiem mu, co się wydarzy i gdzie. Musimy spędzić 7 dni na poście i modlitwie, a 3 dni wcześniej ujawni tajemnicę światu. Jest zobowiązany do ujawnienia tajemnicy. Nie może wybrać, czy to zrobić, czy nie. Oto co mówi na temat 10 tajemnic sam ojciec Peter Lubicic. Jeśli chodzi o 10 tajemnic, to przy ujawnieniu każdej obowiązywać będzie następujący porządek. 10 dni wcześniej będziemy wiedzieć, co ma się wydarzyć, gdzie i jak, oraz jak długo będzie to trwało. Dokładnie co do godziny, minuty, sekundy. Dowiemy się też, gdzie to się stanie. Przez 7 dni przed ujawnieniem tajemnicy będziemy pościć i modlić się. O nadchodzącym wydarzeniu będziemy mogli poinformować na 3 dni przed. To się odnosi do wszystkich tajemnic, wszystkich 10 tajemnic. Jeśli chodzi o chwilę ujawnienia tajemnic na pergaminie,
który Matka Boża dała Mirjanie, gdzie opisane będą wszystkie tajemnice, będziemy mogli widzieć tylko jedną naraz, przeczytać, a potem będziemy czekać na następną. Pierwsze dwie tajemnice są napomnieniem, ostrzeżeniem. Kiedy one się zrealizują, dla wszystkich stanie się jasne, że Matka Boża tu się objawiła, że wizjonerzy mówili prawdę, że objawienia są autentyczne. Pierwsze dwie związane są z Medjugorje. Tu objawiła się Matka Boża. Tu ciągle się objawia. Będzie to napomnienie i ostrzeżenie dla parafian medjugorskich. Trzecia tajemnica to znak na wzgórzu objawień, tam gdzie znajduje się figura Matki Bożej. Ten znak będzie wielką radością dla wszystkich, którzy uwierzyli i którzy żyli tymi objawieniami, którzy się nawracają, modlą i wychwalają Boga. Kilka razy byłem obecny w czasie objawienia, gdy Matka Boża przygotowywała Mirjanę do ujawnienia tajemnic. Widziałem wtedy, jak Mirjana płacze. Pytałem, dlaczego płaczesz? A ona mówiła, widzę małe dzieci albo krew, ale nie mogę o tym mówić, bo jestem związana tajemnicą. Kilka razy płakała, bo nie jest łatwo oglądać jak na filmie coś, co ma się wydarzyć i nie wiadomo, kiedy to nastąpi, bo to jest tajemnica. Trzeba wykorzystać ten czas łaski i żyć nim. I gdy to nadejdzie, być gotowym.